Zmiana lotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice już od 26 marca. Ma to związek z wprowadzeniem rozkładu na sezon lato 2023, który potrwa niemal do końca października. W tym czasie będzie można skorzystać ze 107 tras do 88 lotnisk w 30 państwach. Będą także nowe kierunki. Jeśli chodzi o nowości, to mamy 4 nowości regularne. Mowa tutaj o Wenecji, Treviso, mowa o Erywaniu w Armenii. Będziemy mogli także polecieć do Puli w Chorwacji oraz do Warny w Bułgarii. W tym sezonie letnim, czyli od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października, spodziewamy się obsłużyć w Pyrzowicach około 3 milionów 800 tysięcy pasażerów, a to pozwoli zakończyć ten 2023 rok, czy zamknąć go rekordowym wynikiem 5 milionów pasażerów. Pierwszy lot do Erywania ma odbyć się pod koniec kwietnia, do Treviso pod koniec marca, a do Puli i Warny na początku czerwca. I choć dopiero marzec dobiega końca, jeśli planujemy wakacje za granicą, to warto się pospieszyć, bo sporo najciekawszych ofert zostało już wyprzedanych. Spora część klientów już dokonała rezerwacji swoich wakacji, swoich celów podróży tych wakacyjnych. I tu oceniam, że około 40% turystów już ma w czasy przynajmniej na dzień dzisiejszy zarezerwowane. Wiadomo, że z tym wiąże się również kwestia tego typu, że te oferty najtańsze, te, które były pierwsze w tych promocjach typu first minute, one już praktycznie biorąc się w większości, może nie w całości, ale w większości pokończyły. Patrząc na kierunki, które wybierają turyści ze Śląska, można stwierdzić, że od lat królową wypoczynku jest Turcja. Za nią plasuje się Grecja. Sporym zainteresowaniem cieszą się także kraje na południu Europy.